Widzowie, wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym na ulicy Dziwacznej 31, ponieważ ktoś wybudował bardzo ohydną rzecz na Wojanowicach i zwariowałem z tego po prostu powodu. I to wiecie, kim jest ten ktoś? Nubek i Kati! Nubek i oni połączyli siłę, żeby zbudować największą kupę na Wojanowicach, największe kupsko. I teraz trafiłem do szpitala, właśnie tego, do tego doprowadzili, że po prostu zwariowałem. Opa, czekaj, już słyszę budowanie dieta, to znowu ten debil. Znowu on tutaj idzie. Pa, Nubek! Coś ty narobił najlepszego z taką budowlę ohydną. Kati! Nie jest tak źle! Jest tak źle! Jest okropnie ze mną, jest okropnie. Na Wojanowicach jest ogromny dirtowy kloc. To jest wieżowiec dirtowy, widzowie. Ja nie wiem, czy ja tam chcę pójść to zobaczyć. To jest okropne okropieństwo. Chyba musi zobaczyć wieżowiec, bo gdzie się czuje, wtedy lepiej się poczuje. Nie! Ten wieżowiec jest ohydny, to jest najbrzydszy wieżowiec, jaki widziałem kiedykolwiek w życiu. Nubek, słyszysz to? I ty ostatnio to słyszysz, Kati? Nubek się ostatnio przez ciebie popłakał. Przestań się, ja się popłakałem przez was. Rozumiem, że to jest obrzydlistwo, że gorszego budynku na Wojanowicach nie ma. Jest najbrzydsze, co mogło tam powstać, ale nie można tak mówić w Nubku. Ohydna ohyda, Nubek, jak mogłeś doprowadzić do tego? To był jej pomysł i ona architechowała to. Katarzyna, teraz sobie przegrabiłaś. Ale ja już wam wyjaśniałam, widzowie, że po prostu to chodzi o to, że to miał być prank na Wojtku. To nie prank. Głupi prank. Jakby to był prank, to byś zrobiła to w symulacji, a to jest naprawdę w rzeczywistości. Dobra. Ja chcę, żeby to zostało i idę do swojego wieżowca i zostańcie tutaj. Nubek, ty nigdzie tam nie idź. Nie będziecie nic tutaj robić. Słuchajcie, o, już widać kawałek tego kubska. Kurde, super jest. Jaka masakra. Co to jest w ogóle? Patrzcie na to. Co to jest? Zasłania cały ten wieżowiec niebieski. Może pójdę tam na górę i mnie zobaczysz. Nubek, ty weź pójdź tam na górę i skocz. Na antenki? Widzisz tam ten? Tam jest antenka na górze. Tak, właśnie. Najwyższy wieżowiec. Najwyższy wieżowiec na Wojanowicach i najładniejszy, tak oczywiście. Ja mam dość, ja nie chcę żadnych słuchać wieżowiec. Dobra, pokażę widzom, to zrobię tylko dla widzów, ale ten wieżowiec to jest największa ohyda na świecie. Poczekaj, nie możesz się zbliżać, musisz mieć dirta w ręce. Co taki jest? Dirta, patrz co ja robię z dirtem, wyrzucam do wody, niech się utopi dirt. Niech się utopi. Zaskoczył. Zaskoczył za dirtem. Dobra, przyjmuję opłatę. Przyjmuję opłatę. To nie była opłata, gałganie walony. Zobacz, co mi tutaj wybudowałeś. Dobra, wy we dwóch to budowaliście, tak? Nie. Tak. Jesteście we dwóch odpowiedzialni za to badziewie. Nie przyznaję się do tego, to jest badziewie. Wy będziecie to niszczyć. Potrzebuję ochroniarza do mojej wiedzy, możesz zostać nim, dam ci placę za dirta. Oj, dobra, no wiadomo, że będę ochroniarza. Na pewno jak ktoś będzie chciał to rozwalić, to nie powstrzymam go, na pewno. Na 100%. Dobra. Co ty robisz, Nubek? Gdyby tego było mało w ogóle, widzowie, słuchajcie, pomyśleć by można było, ej, wieżowiec musi mieć okna, co nie? No kurczę, no ma. No ma. Ma, no. Ma jedno okno. Ludzie, to jest jakaś masakra. Ale wiecie co? Ja chcę wybronić ten wieżowiec, ma windę. Dobra, zobaczcie. To nie dość, że ma ten wieżowiec. Co robisz ty, gałganie? Ja tu mogę wchodzić kiedy chcę i kiedy mi się podoba. A ty? Trochę kultury. Wyjdź i wejdź jeszcze raz. Ty pierwszy? Wyjdź i wejdź jeszcze raz. Ja pierdzielę, widzę, zobaczcie, do czego oni mnie zmuszają. Zapraszam. Ja nie mogę, dobra. I spójrzcie. Tak, ja weszłam pierwsza. Widzowie, to ten wieżowiec ma tylko jedno piętro. To po co to? Po co ten wieżowiec, skoro ma tylko jedno piętro? Nie, nie rozumiem. Nie, to jest parter tam na górze. Tutaj możesz sobie przeczytać, wiesz, wszystko, co jest potrzebne na ten temat. Jesteście dziwni, jesteście totalnie dziwni. Po co taki wieżowiec z jednym piętrem tylko? Przecież to nie ma sensu! Gdzie jest piętro drugie? Tu będzie piętro, o! Nie, Nubek, za wcześnie, trochę wyżej. A, to dobra. Nie, ja mam pomysł, Nubek, daj mi trochę dirta, zrobimy drugie piętro. Daj, mam pomysł. Proszę. Ale jak chcesz, to zrobimy, serio. No nie, no co wy gracie? Nie! Ej! No przecież to ma się mieć nóżkowe. Ej, niszczysz to! Uważaj trochę, Kati, bo niszczysz! Okna robię, Nubek! No przecież okna robię. Kurde blacha, no! Kurde blacha. I co wie? Ja nie wiem, jak powinienem na to zareagować. Chyba tylko płaczem i zgrzytaniem zębów. Normalnie, to jest dramat.
Przeczytajmy tutaj informację. Wieża Nubka. Ty Nubek, nie umiesz pisać. Zbudowana za 7459 dilta. Na pewno to nie zgadza się ta liczba, na pewno policzyliście źle. Szef wieży Nubek. Zakaz wstępu. Wstępu? Ludzie z diaksami. O, dobrze, że nie mam diaksu przy sobie. Mile widziane dilty. Ale jest. Kula. To nie wiem. Ale jeszcze jest jedna tajna tablica, o której nikomu nie mówiłem. Pewnie z drugiej strony jest. O kurczę, dobra. Wojan może robić co chce ze mną, bo jest kolego. Nie, ja się nie zgadzam. Ale co? W sensie co, chcesz kopać dilta? Napisałem to kiedyś, bo jesteśmy kolegami, tak? No nie, potem co wybudowałeś tutaj, to nienawidzę cię najbardziej na świecie. Ale no to jest cudowne przecież, to dlatego możesz zbudować co chcesz tutaj. Weź ten blok ode mnie. Ja wiem, co powinienem zrobić z tym wieżowcem. Nie! Nie! No nie tablicki! Przestań! Ale w sumie, ej, takie okno? Cześć, sprawdźmy jak z zewnątrz to wygląda. Nubek. Ja, jeszcze większe kubsko, nie? Nie, Nubek, to ale wygląda... Jesteś geniuszem, Pojan! Jak to ładne są widoki na polach. Ja nie mówię, patrzcie, zrobię tutaj taką koronę. Cyk. Ha! Ha! Ha, jak chyba cię powaliło. Ej! Dobra. A jak? Haha. Dobra, chodźmy na górę sprawdzić, co znajduje się na samej górze. Katiano Bambano! Patrzcie teraz na to. Dudy! Ale zgłosiłem ich. O nie! Ktoś tam ma chyba łuk. Mamba nie jeden. Dobra, dolatujemy na samą górę i spójrzcie. Wiecie, po co jest to coś? Po co jest to ochytstwo? Dobra, Nubek wam powie, tylko niech przyjdzie. Idę. Bojanowice nocą. Która rzecz? Antenka. To spójrz najpierw na wieżowiec Pajona. Kurczę, muszę odkupić widzowie ten wieżowiec, bo on nie może być pagany. Patrz, widzisz tamten? No, widzę. I jakby było tak to... Co? Ty gałganie! Ale było tak blisko, żeby spadł tego. Dobra, zakładam zbrojkę, czuję się niebezpiecznie. No ja tak, właśnie, ta antena jest tylko po to, żeby była, żeby był wyższy wieżowiec od tego wieżowca. Wiecie co? Nie może być wyższy. A, zniszczyłem. Nie ma. Czemu? Czemu? Nubek, przestań. Nubek, przestań. No poczekaj chwilkę, nam się... Yes! Yes! No nie no! Yes! Nie, jest mniejszy od wieżowca niebieskiego. Jak dla mnie to wygląda to nawet lepiej. Nie, bo ten Antekaj musi łapiać Wi-Fi. O nie! No nie! Nubek, jesteś nubem, nie trafiasz do takich rzeczy. Mam skilla, na pewno nie na macie. Skilla. Nubek, jesteś nubem. Ty, jak nie wiem, jak ty do tego trafiłeś, ale powinieneś skontaktować się ze swoim lekarzem, żeby zbadał, co się dzieje z nubkowością nubka. Ej, tu powinien być ring i powinniśmy się stąd zrzucać. Katy, zdejmij zbroję. Katy, zdejmij zbroję, jest gorąco. Katy, zdejmij zbroję, jest gorąco. Dobra, Nie! Katy, zdejmij zbroję! Katy! Nowek! Nowek! Ty, co niaro! O nie. Nie dam się. Ej, Nubek zginął? Nie, to się tak łatwo. Nie! Nie! Nubek deadnął, ooo, jaka szkoda. Nubek deadnął. Zły jest Nubek na was. Nubek, nie bądź zły. Bo deadły ma to mój wieżowiec. No ty jeden, bambanie, nie no, nie! Dawaj, Katy, wyjdź, wyjdź! Wyjdź. Jak tak się pojadę bawić, to zniszczę twój dom zaraz. Ej, Nubek, ej! Nie! Ej! 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 To. No co, patrz, ja już idę, a ty musisz się zejść, już niszczę. Co niszczysz? Mój dom. O kurczę, dobra, widz sobie. Nubek bambanie, gdzie jesteś? Yeah. Ej, on tu kładzie wszędzie dirta i idzie do twojej skrzynki. Idzie do twojej skrzynki. Idź bambanie. Nubek, jeszcze jeden krok, a użyję mojego miecza, toksycznego miecza.
Żartowałem. Chciałem tylko, żebyś śledził, bo ona jest naprawdę dla mnie bardzo fajna. I chciałem sobie zobaczyć. Nubek, ale my ją zniszczymy! Nubie. Wiesz, Nubek, jakie to będzie przyjemne, jak się będzie ją niszczyło? Będzie najpiękniejsza rzecz na świecie. Najśmieszniejsze będzie to, że Nubek będzie w tym uczestniczył. Ja nie będę w tym uczestniczył. Nie, swoją własną wierzę. Nubek pewnie będzie płakał. Nie, Nubek. Dobra. Tak szczerze, to ta wieża bardzo mi się podoba, Nubek. Jak stoi tutaj 5 sekund. A jak zniknie, jeszcze bardziej będzie mi się podobała. Ale no, patrz, no. No ale to stąd, chociaż zróbmy jakiś mały tutaj, nie wiem, pokoik. Albo coś. No, dobra. Bo to jest ohydne. Drugie piętro dawać. No ale czemu tak nisko? Bo to jest piękne. Nie niż Kati, to jest piękne. No ale musi być przestrzeń. No. Nubek, podoba ci się? Tak. No widzisz, Kati? A co by się Nubkowi nie spodobało, jakby było z dirta? Jakbyś ty tu zrobił, najniższy budynek świata, to on by powiedział fajny pod dirta. Potrzebuję dirta, Nub, pomóż. Pomóż. No dobra, dam ci wszystko, a ja mam jeden. Jeden ci został. O lol. Teraz jest jeden. Dobra, i teraz będzie właśnie sens tego wieżowca. Dobra, i ja mam plan, ja miałem plan budując to piętro teraz, Nubek, słuchaj. Teraz słuchaj, bardzo uważnie, słuchaj, Nubek. Słuchaj, Nubek. Skoro... Chodź tutaj, zejdź, zobacz. Masz tutaj piętro, co nie? Tak. Jest fajnie? Super. W takim razie nie potrzebujesz całej reszty góry. Idziemy rozwalać. No? On chce rozwalić ci. No nie, 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 no, przestań, no. Nie rób mi tego. Co? O, Jan, proszę, nie rób mi tego. No co? Pięcie będę. A to ty będziesz większe obrażenia dostawał ode mnie! Nubek! Musisz zrozumieć, że ta wieża od początku nie była na zawsze. Ale no nie chcę teraz nie niszczyć, czyli jeszcze nie powiedział, że będzie trochę jeszcze. No 10 minut. 10 minut. 10 minut. Zabiłeś Nuba? Nie, on mnie bije i dostaje obrażenia i zginął od tego. O nie. Ale ja nie będę dostawać obrażeń. Au, też dostaję. Jeszcze 10 minut. Jeszcze 10 minut, proszę. 10 minut? Ja nie mam 10 minut gościa. Chodź tu, bambanie. Bambarowy. O nie! Wziąłem jakiegoś śmierdzącego dirta i zbrojkę. Kati mi zniszczyła spodnie moje. Napraw to, albo pójdę sobie. Zniszczyła ci spodnie? No. Napraw to, bo pójdę sobie. Gdzie pójdziesz, Nubek? Idę w dal. Jaką siną? No dobra, Nubek. Nie, no dobra, widzowie. Naprawię, może by jeszcze na chwilę mu chociaż to zostało. Na 8 minut chociaż, więcej. Nubek, bambanie, gałganie, no po prostu nie wytrzymam. Masz swoje śmierdzące Nubek... rzeczy, których ja nie chcę, bo śmierdzą. Nubek, wiesz co? To będzie tylko... Musisz pamiętać o tym, co ja teraz dla ciebie robię. To. Widzisz? Zabudowuję to kubsko dirtem. Nigdy bym tego nie zrobił. Ale to robię. Dobra, nie mam więcej dirta. Ale fajne okno, co nie? O, ja mam dirta, patrz. Nowoczesne. Bambano, poczekaj. Bambano, poczekaj na mnie. Nie chcę zostać sama z dirtem. Dobra, tak? Widzowie, ocencie. Ocencie wieżowiec Nubka i dajcie znać, czy wam się podoba. No bo mi, szczerze, bardzo. Mi też się podoba. Bardzo musi mi się być. Podoba. Chodźmy jeszcze spojrzeć na niego od strony tego wieżowca tutaj. I powiem wam, no to są ostatnie chwile tego wieżowca. Bo ten wieżowiec zostanie lada chwila zniszczony. I już nic z niego nie zostanie. I będzie po prostu koniec, nie będzie niczego. Nie będzie niczego. Czemu tutaj niczego. Nie ma prawie? Nie ma już niczego nic. Z dirta nie będzie. Nie ma już nic. Zniszczyby potężnie. No zobaczcie, czy to nie wygląda jak jedna wielka kupa. Po prostu taka... Kupowata kupa. Ja wchodzę na wieżowiec kolorowy, mój wieżowiec, który też nie ma pięter i jakby też jest fajny. Twój cały wieżowiec ma tylko schody. Każdy wieżowiec to kupa, prędzej. Ej, Nubek, ej! No tak, ej. Nubek, jeszcze słowo, a zaraz tego wieżowca. Ej, w ogóle twój wieżowiec, dobra, ja wiem co będziemy nagrywać. Trzeba będzie ten twój wieżowiec powiększyć do góry, bo on jest za małe w porównaniu nie, do wieżowca. Nie, jest kupa, ten wieżowiec. Co tam jesteś kupa! Chodź się bić! Kupo jedna! Pomyśl dobra, sobie, że... to mamy dramę. Tak będzie wyżej wyglądał. No to idę niszczyć tego dirta z... nie powiem czego. O kurcze, ja mam chyba trafił.
Nubek w ogóle przeskoczył na... Teraz ten wie, żeby... Nubek, czemu Nubek, budujesz Nubek. Dirta w byle jakich miejscach? Niszcz to! Nubek, właśnie idę zniszczyć twój wieżowiec, który jest kupą. Ja też idę go niszczyć. Idę go totalnie rozwalić. Obiecaliście, że nie. Albo... Nie, Nubek, słuchaj, ale ty nie miałeś nic nie kłaść Dirta. Gorzej, gorzej, Nubek. Zamieniam Dirta na drewno. Me. O nie, tego Delec już nie zrobisz w ogóle. No nie, no. Nie, jeszcze gorzej. Zamienię Dirta na diamenty. O, na diamenty jak domek Nubka. O nie. Pamiętasz, Nubek, jak byłeś szczęśliwy? No wreszcie. Dobra. Nie róbcie, bo to brzydko teraz już wygląda naprawdę z tym drewnem. O, teraz pięknie wygląda. Taki wieżowiec może zostać. Okej, Nubek? Zostawiamy taki wieżowiec? Nie, ale daj Dirta tutaj. Czyli Nubek, jak będzie drewno, to nie zostawiamy tak wieżowca, rozumiem. Ja pierdzielę, Nubek woli, żeby zniszczyć to drewno, a przy okazji zniszczyć cały wieżowiec tylko po to, żeby nie było drewna. Bo już ci się nie podoba to? Tak, już jest brzydkie. Dobra, to zniszczymy ten wieżowiec. Tak, to zniszczymy cały. Twój wieżowiec i twoją chatę. O kurczę, Nubek, nie kroś tak brzydko. Nubek, jest mi teraz to niszczycie wieżowiec, a ja też mam prawo. Ja też mam prawo pojanowicami. Ale ty będziesz, dobra widzowie, zróbmy tak. Zniszczymy ten wieżowiec Nubka, ale Nubek dostanie wieżowiec nowy, lepszy, ładniejszy i z Dirta. Okej, okay, Nubek? No nie wiem, bo mi się ten... Ale będzie ładniejszy, będzie ale ładniejszy. Ale zobacz, jaka tu jest moja twarz na górze, to Nubcano. Na tamtej też będzie twoja twarz, okej? Okay? Nie no, zobacz, Nubcano. Nubcano bambano, ale na tamtym wieżowcu też będzie twoja twarz, więc się nie martw. Nie wiem, nie wiem. Nubek, tego wieżowca od początku tu miało nie być i to był tylko prank na tym tojtanie bambanie, więc jakby nie. I tak go zniszczymy, więc Nubek, pomyśl pozytywnie, będziesz miał nowy wieżowiec, okej? Okay? Lepiej mieć nowy wieżowiec, czy nie mieć żadnego? No dobra, nie ogarniasz. Niech zostanie przy wieżowcu. Nubczano. Bambanem, bambanem, głupim bambanem. Czemu jedz ziemniaki? Trzymaj mięcho, jedz mięcho. Ziemniaki zostaw. Jestem mięcho, jestem mięcho, jestem mięcho. Trzymaj, dawaj, rozdaję mięcho, jestem kucharzem Wojanowic. Trzymajcie się widzowie, no i jak widzieliście, ja wracam do swojego szpitala psychiatrycznego, nie, bo to jest dramat. Ja cię wyleczę, chodź, wyleczę. Wyleczy mnie tylko zniszczenie tego wieżowca, dramat. Subskrybujcie channel, because this is very good channel i wojanshop.pl. No, tam macie takie rzeczy, że was normalnie przyskrzyni. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Eluba, pu, pu, pu.